Magda Adamowicz, dzień dobry. Czy uda się dostrzec dzisiaj pierwszą gwiazdkę na niebie? Będzie to trudne, ale nie niemożliwe, przynajmniej na północy kraju i na północnym wschodzie, dlatego że tam już od rana mamy przejaśnienia i rozpogodzenia i taka sytuacja pogodowa ma się utrzymać przez cały dzień. Również na Dolnym Śląsku być może się to uda. Po przejściu frontu atmosferycznego, wtedy tam również w drugiej części dnia powinno się rozpogodzić, a poza tym właśnie ten wspomniany front atmosferyczny przyniesie nam opady deszczu w zasadzie niemal w całym kraju, czyli na południu, na zachodzie, w centrum, a również na północnym zachodzie może dzisiaj popadać deszcz i miejscami lokalnie nawet solidnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. No i dzisiaj ciepło jak na końcówkę grudnia, to będzie dzień z temperaturą powyżej zera w całym kraju. 2 stopnie dokładnie prognozujemy na północnym wschodzie, 4 stopnie w Warszawie, 5 stopni w Łodzi. Na południu kraju to będzie około 7-8 stopni, a najcieplejszym miastem dzisiaj już od rana w zasadzie jest Wrocław, bo tam od rana mamy 9 stopni i prawdopodobnie ta temperatura dzisiaj się tam utrzyma. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, choć w porywach, szczególnie na południu kraju, może powiać nieco mocniej do 60 km na godzinę, a cienie idzie w górę. Na barometrach w Warszawie dzisiaj 997 hektopaskali. Co czeka nas pierwszego i drugiego dnia świąt?